Naszym nowym Massey Fergusonem, który jest to model 6180. Co mogę powiedzieć o tym ciągniku? Ma on 125 koni, jest to 6-cylindrowiec z turbem Perkinsa. W sumie troszeczkę nowszy jest niż poprzednik jego. Może nie dużo, ale jest trochę różnica, nie? Bo tu już mamy rewers elektrohydrauliczny tutaj, nie? A tam miałem jeszcze tu mechaniczny. Tu też troszeczkę, no to jest ogólnie to samo, ale to jednak jest jakby troszeczkę takie zmieszczone, takie bardziej pod ręką tutaj, nie? Kurde, jakie tu są kolejne. Bo ogólnie robimy naszym małym polskim kultywatorem, który ten traktor normalnie on go rozrywa, ten kultywator, on ledwie co przy nim żyje, ale nie mamy innego, a szkoda talerzówki tak wytłuc na tych kamieniach, nie, bo tu ogólnie chodzi bardziej o to, żeby wyciągnąć te kamienie z tej ziemi, żeby mógł kombajn je w ten, nie, zebrać, bo w tym roku będziemy brać kombajn do zbierania kamieni na te 4 hektary tutaj. Ogólnie w zeszłym tygodniu, soboty i w piątek też sobie tutaj uprawiałem wcześniej, no ale trochę było pojeżdżone, bo pod ten kombajn trzeba te większe kamienie wyciągnąć, no i widać, że jest pojeżdżone, więc trzeba to uprawić, a w sumie można drugi raz przejechać troszeczkę głębiej teraz w sumie i wyciągnąć trochę więcej tego, no już, no patrzcie ile tego jest, nie? A no, to są tylko małe gówna. No pewnie jeszcze, no bo uprawiamy pod kukurydzę tutaj i później jeszcze jak ten kombajn przyjedzie, zbierze te kamienie, to wtedy chyba kamerę trochę niżej dam, bo widzę, że patrzymy bardziej tam u góry. O. Teraz trochę lepiej chyba będzie. Będzie obornik włożony, wtedy będzie talerzowane, to pewnie jeszcze jakieś wyjdą, ale to tam pewnie nie będzie ich aż tak dużo, bo zawsze my zbieraliśmy ręcznie i tak dwa razy. Pierw po kracyku, a później po talerzówce i tak przetrzymy, więc no
ale zobaczymy, jaki będzie efekt, nie, tego zbierania kamieni tym kombajnem. Czy ich będzie mniej, czy jak to będzie wyglądać, to pewno wybierze takie małe gówna, nie będzie ich tyle, nie? Trochę to ułatwi sprawę, ale zobaczymy, jak to będzie. Na przykład wybierzemy sobie w tym roku i czy będzie na przykład w przyszłym roku, czy ich po prostu będzie mniej, czy po prostu będzie bez różnicy, nie? Można raz spróbować. Ogólnie coś mi się zdaje, że bo wcześniej miałem, jak to robiłem, jak uprawiałem w sobotę, to miałem na tutaj na 5 miałem sobie ustawione, a teraz muszę mieć co najmniej chyba tak na 6, bo te ramiona, bo tutaj było orane, ta działka była orana pod trawę i już jest stalerzowana. Te ramiona były pod pług wyżej podniesione, a wcześniej miałem niżej pod ten kultywator i pewnie temu to nie chcę tak niżej zejść. O, tak? No ale dobra, jakoś to idzie. Ogólnie jeździmy sobie jedynką, półbieg D. Ten traktor ma no te modele 61, one, bo to jest tutaj skrzynia czy tam przekładnia Dyna Shift. Tutaj nie mam jak w 3095, że mam A i B, czyli to były biegi polowe i szosowe. Tu są cztery biegi i najwyżej jest żółw zając, nie? Czyli te szybkie i wolne biegi, jakby. Czy tam nawet na zająca mówią, że to jest wielki pełzający, coś takiego, nie, coś takiego, ale no. No i mamy cztery połówki tutaj, nie? Prędkość mamy tam 8 do max 9 tak na godzinę, bo kurde, za szybko nie ma co, no bo ten traktor tej maszyny, on jej nie czuje, nie? I on ją rozrywa tutaj. Więc nie możemy zbytnio szybko jechać, bo na tych kamieniach to też kurde, dzisiaj jeden wałek mi się wypiął. Dalej. Ten kawałek dwuhektarowy już mam obrobiony. Teraz mi został ten kawałek i tamten i wtedy to będzie już koniec w sumie. Ogólnie to jest pierwszy vlog z tego sezonu. Mam nadzieję, że w tym sezonie trochę też będzie tych vlogów, bo w zeszłym sezonie na początku było sporo kurde, przypierdoliłem sufit. Było sporo tych filmów i vlogów, a później było tego mało. Postaram się, żeby w tym sezonie kurde, no może nie co tydzień, ale no żeby jednak było trochę tego więcej. Może zmienię trochę sprzęt, bo sobie mam ten sam sprzęt jakby od 3 lat już ponad. A jeśli chcemy się rozwijać, no to musimy inwestować ten sprzęt do nagrywania i no nie możemy po prostu stać w miejscu, nie? Jeśli chcemy to dalej ciągnąć. Może gdzieś też pojedziemy nagrać jakieś inne maszyny. Co ja bym mógł jeszcze powiedzieć o tym ciągniku? A, w przodu mamy jeszcze na nim obciążnik na tuzie. Ogólnie ten traktor ma jeszcze przedni WOM. I co jest ciekawe, on jest na 1000 obrotów, nie? Z przodu. I właśnie... Ale nie będę zdradzał, ale jest jeszcze jeden nowy nabytek, którego nie widzieliście, właśnie pod ten ciągnik. Kto wie, ten wie. Na razie nic nie zdradzam. Zobaczcie później w filmach, nie? No i ten obciążnik jeszcze do niego dokupiliśmy, on jest 800-kilowy. No i z przodu są nalepki tam masy Ferguson, nie? No takie najprostsza konstrukcja. Zalany betonem jest od dołu, a konstrukcja jest stalowa, nie? Ogólnie w dobrej cenie dorwaliśmy, więc nie ma co narzekać, bo w sumie wszystko teraz idzie do góry. Wszystkie materiały, stal w ogóle, to nie ma co narzekać na cenę. Cena była dobra, myślę. W sumie teraz troszeczkę się zmieniło, bo jakby powiedzieć, mamy mniej ciągników. W sensie wcześniej był Massey Ferguson 395 i były dwie 60-ki, niebieska i czerwona, i była jeszcze koparka Atlasa. Teraz jest Massey nowy, czerwona 60 i Atlas, a niebieska już niestety
została sprzedana. No i Massey też, no i został zmieniony na tego tutaj, troszeczkę młodszego. W sumie bardziej o to chodziło, że tamten miał 110 koni, ale kto wie, czy on jeszcze po tych latach kony miał, nie? Ogólnie moc miał, naprawdę. Tylko i na górach jest najczęściej glina, to w tym tej czwórce, obrotówce, trochę na tych górach brakowało mocy, trzeba było do jedynki schodzić. No a tym było, na razie był tylko ten kawałek korany, więc on nie jest jeszcze aż taki wymagający, no ale zobaczymy na innych, jak sobie poradzi. Na razie przetestowałem go z tym kultywatorem, z talerzówką, a dziadek go przetestował z pługiem, no i niby troszeczkę lżej to wszystko idzie, on jest w ogóle szybszy, nie? Bo tamten ciągnął 30 tam na godzinę pewnie, a ten już 40 pójdzie. Tak samo lżej idzie z talerzówką, bo ja w zeszłym roku na tym kawałku liczyłem, to on szedł tak, kurde, no 2000 obrotów, czwarty bieg i półbieg, bo tamten miał jeden półbieg na każdym biegu, no to 12 tam na godzinę, nie, powiedzmy. Na ten tu no, spokojnie pójdzie te 14, nawet więcej, nie? Ale w sumie też nie ma dużo większego sensu jeździć szybciej, skoro jest tyle kamieni, a powinno się co najmniej chyba jechać 9 na godzinę, coś takiego. Zależy, no, no mówią, im szybciej jedziesz tą talerzówką, tym lepiej to wszystko podnie, nie? Ale kurde, trzeba myśleć, co się robi, nie? Bo potłuc maszyny na tych kamieniach to też nie ma sensu zbytnio. W ogóle mam nadzieję, że mnie będzie dobrze słychać. Bo tu troszeczkę może być gościej w tym traktorze w sumie, bo tu jest sama szyba, nie? Lepsza widoczność, znaczy w ogóle wyżej się siedzi, szersze koła. Na razie w sumie zbytnio nie ma na co narzekać, ale jak go kupiliśmy, to było sporo małych takich poprawek, nie jakieś, może nie jakichś dużych, ale były tam poprawki z światłami, maska została z przodu pomalowana, nowe naklejki są teraz z przodu. Naklejki są z przodu, co jeszcze? No jeszcze te błotniki po wiośnie pójdą pewnie do pomalowania tak samo. Olej był chyba wymieniony nawet. No trochę parę pierdów było porobionych tutaj, nie? Radio jakieś tam nowe wstawione, głośniki. Jakieś takie małe pierdółki, żeby to po prostu jakoś miało ręce i nogi, żeby to jakoś wyglądało w miarę, nie? Ogólnie, jak chcieliśmy zmieniać starego Fergusona, to zamysł był taki, żeby właśnie był tak do 140 koni i w sumie chodziło o Fergusona, nie? Bo skoro mieliśmy wcześniej, no to jakby troszeczkę mamy pojęcie na temat tego ciągnika, a w sumie dla nas te one są wygodne, nie? Nie powiem, niektórzy twierdzą, że mają wady, no jakieś mają, ale jak dbasz o oleje, zmieniasz je, nie mieszasz olei, pilnujesz, żeby tych opiłków nie było, no to te ciągniki będą służyć. W ogóle niby ta seria 6000, 6100, 6200, to one właśnie niby były takie posłuszne dosyć traktory ogólne. Bardzo rozglądaliśmy za serią 6200, nie? Bo tam już w niektórych modelach miękka oś była nawet. Tutaj jeszcze w tym modelu nie ma miękkiej osi. W niektórych też jest pewna pneumatyka. No tu też może być pneumatyka, ale to jest jeszcze hamulce są olejowe, nie? Ale na naszej przyczepie, tej, która jest najczęściej do niego przyczepiana, to jest hamulec olejowy. Także w sumie to nam pasuje, nie? Ale w tamtym 6.2 różnica była taka, że mówią na to, że tam jest większa skrzynia, a tu jest mała skrzynia i że ona jest mniej psująca się, mniej wadliwa. No i on 6.2 po samym podciągnięciu rewersa, jakby sam się wysprzęgla, stanie ci w miejscu, puścisz rewers, on jedzie dalej, nie? No i miałeś połówki już tutaj przy jednym, a tu masz osobno to wszystko, nie? No i
niewielka różnica i maska troszeczkę inna, No taki powiedzmy, że lifting 6.1 to jest po prostu. No ale w sumie na naszej ziemi taki ciągnik w zupełności wystarcza. Niektórzy mają nawet więcej hektarów, a obrabiają gorszym sprzętem, 80-kami, 60-kami nawet co niektórzy, i też jakoś sobie radzą. To czemu mielibyśmy narzekać na takiego? W sumie tamten stary nawet w zupełności wystarczał, no ale wiadomo, lata idą do przodu, trzeba się rozwijać, nie? Kto nie inwestuje, ten się nie rozwija, nie? Trzeba w coś inwestować, bo inaczej się stanie w miejscu. Technologia idzie do przodu, więc trzeba małym krokiem się rozwijać troszeczkę, nie? Teraz jeszcze by się tak przydał taki kultywator do tego traktora, troszeczkę większy, tak co najmniej te 3-6 metra, ja myślę. Ale w sumie wałki by nie były aż tak potrzebne z przodu i z tyłu, no bo w sumie ten kultywator to my używamy tylko do wyciągania tych kamieni, no bo w sumie tak to ta leżówka, nie? Bo oramy tylko na jesień, na wiosnę cały czas jakby ta leżówka po oborniku na głęboko. Tam jak siejemy żyto na jesień, przepraszam, po żniwach, to też wpierw tą leżówką obrabiamy i bezorkowo jakby siejemy, więc bardziej tu ta leżówka jest w większym użytku niż jakiś agregat uprawowy, kultywator. No ale taki jakiś by się przydał, większy tam, jakiś tam byle jaki, żeby był szerszy, ale żeby miał już te wąskie łapki, takie te sprężyste, nie? Bo tu jak... Kurde, jakiś kamień chyba. Bo tu jak trafi na większy kamień, nie? To urwie, nie? Już parę jest urwanych w tym roku. Jak wcześniej wspominałem, dzisiaj jest 31 marzec, czyli mamy niedługo święta. W sumie mógłbym każdemu życzyć zdrowych, wesołych świąt spędzonych razem z rodziną. No i smacznego jajka. Nie wiem, nie umiem składać życzeń. Nie znam się na tym kompletnie. Ale pewnie po świętach będziemy siać. W sumie, co by tu powiedzieć o siewach. Będzie do zasiania kawałek jeden owsa z jęczmieniem. Bo samego owsa i jęczmienia nie siejemy, tylko to mieszamy, bo sam owiec no to by za mało składników odżywczych, nie? Bo mamy hodowlę bydła, nie? No i to wszystko idzie na śród. Więc lepsze są takie mieszanki, nie? No, materiał siewny jest. Jeszcze będzie tamten właśnie kawałek, co mówiłem, że był zarany, ten będzie. Tam była kiedyś trawa. No i teraz będzie wsiany owiec z trawą. No i to później będzie na trawę, nie? Pole. Dalej. No i oczywiście później, początek maja, koniec kwietnia, będzie kukurydza tutaj siana i to będzie tyle, nie? Ale jeszcze obornik, nie? Nawozy. W sumie pierwsza dawka nawozów już została rozwieziona na pola. I co dziwne, jak obrabialiśmy pola, czyścialiśmy nawóz, to myśleliśmy, że porobimy kolejny, nie? Bo w zeszłym roku dużo kolejny było właśnie jak porobionej na innym kawałku, ledwie co szło siać. A tutaj zima była niezła, no. Śniegu było, mrozy były, a tu nic. Nie było kolejny, ani nic, ani w sumie nie było gdzieś problemu z wjazdem gdzieś. Więc to dziwne, może temu też, że nie było w zeszłych zim takich mrozów też, nie? Też coś to ma na rzeczy, no ale jeszcze o tak. Już kurde trochę się ściełem, nie? Ale mamy czas, to robimy, nie? W sumie tak jadę z tej jedynką, tym czwartym półbiegiem D. Te 8 na godzinę i 1500 obrotów, 1600, no do 1700 maksymalnie. W sumie
kto się bardziej zna, może mi doradzić, czy lepiej jest na przykład, jakbym jechał jedną mniejszą połówką i więcej obrotów, czy wyższą połówką i mniej obrotów. Ale mi się wydaje, że mniej większą połówką i mniej obrotów, wtedy on ma jakby, nie wiem czy lżej, ale chyba mniej spali, skoro ciągle nie ma takich wysokich obrotów. Nie wiem kurde, jak to tak, ja się zbyt nie znam tak jakby, ale chuj, robota jest zrobiona, to jest najważniejsze, nie? Tak jest dobrze, tak cały czas robię. Byleby nie za szybko, nie jak mówię, bo tam się z tym udzieje. Kurwa, jak tu tyle kawiedzi jest, patrzcie. To jest jeszcze pół biedy, no bo to już troszeczkę było wyzbierane jak po drodze, jak już te duże się wzięło, nie? Żeby ten kopoń mógł sobie tu wjechać. No ale nie możemy mu tak łatwo zrobić, musimy mu troszeczkę wyciągnąć nowych przyjacieli. No i ten zbiór kamieni właśnie jakoś będzie, też pewnie po świętach, więc postaramy się coś nagrać z tego, jakąś akcję, coś grubszego może, spróbujemy jakiś film zrobić pod muzykę. No, pomyślimy. Kurde, myślałem już, że się zapchało, ale nie, no dobra. W sumie dosyć się rozgadałem, a w sumie nie chcę zbytnio przynudzać. Także ja bardzo wam dziękuję za oglądanie tego vloga. Życzę miłego odbioru i jak mówię, wesołych świąt wszystkim. Więc trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.